Studenci Politechniki Opolskiej, którzy chcą poruszać nie tylko głową, od początku istnienia uczelni, a więc od ponad 50 lat, mają do dyspozycji bogatą ofertę Akademickiego Związku Sportowego, czyli blisko 40 sekcji rekreacyjnych i wyczynowych oraz wyjazdy na letnie i zimowe obozy sportowe. AZS promuje sport nie tylko wśród studentów, organizując w mieście kilkadziesiąt imprez w ciągu roku, takich jak Doba Sportu, Opolska Superliga Akademicka czy Test Coopera dla wszystkich. Od 10 lat klub jest regularnym organizatorem i uczestnikiem Akademickich Mistrzostw Polski. W tym czasie byliśmy gospodarzami ponad 30 turniejów finałowych i półfinałowych tego cyklu. Możemy się ponadto pochwalić między innymi 3 mistrzostwami w piłce nożnej, 2 w piłce ręcznej mężczyzn, 2 w karate i 1 w lekkiej atletyce. Na szczególną uwagę zasługuje brązowy medal Akademickich Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn, zdobyty w Katowicach. Odkąd powstała w Opolu uczelnia, odtąd studenci grają w siatkówkę. Zespół AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra SA występuje w rozgrywkach drugiej ligi, ale swego czasu miał także okazję rywalizować w pierwszej lidze państwowej. Drużyna jest wielokrotnym, w tym 4 razy złotym, medalistą Mistrzostw Polski Politechnik i Akademickich Mistrzostw Polski w halowej odmianie piłki siatkowej. Zawodnicy osiągają także spore sukcesy w siatkówce plażowej, w tym 1. miejsce na Olimpiadzie Frankońskiej studentów w kanadyjskim Toronto. Nic dziwnego, skoro siatkarzy trenuje rektor. Zbigniew Rektor, doświadczony szkoleniowiec, a wcześniej zasłużony zawodnik AZS. To właśnie pod jego okiem w Opolu trenował medalista mistrzostw oraz Pucharu Świata Piotr Gacek oraz wielu, wielu innych. O to, żeby nie wyślizgnął się z rąk żaden medal, walczy na lodzie także cała masa utalentowanych zawodników sekcji short tracku. Obecnie 8 z nich posiada klasę mistrzowską, 4 klasę pierwszą. 5 łyżwiarzy należy do czołówki kadry Polski. Nic dziwnego, skoro 6 lat studiował tu i trenował mistrz olimpijski Zbigniew Brudka. Do annałów klubu przeszły medale Mistrzostw Europy Marty Wójcik i Aidy Belli. Natomiast dziś nową historię piszą Oliwia Gawlica i Magdalena Warakomska. Ta ostatnia jest potrójną mistrzynią Polski z tego roku i niemal pewną olimpijką w koreańskim Pyeongchang. W sekcjach wyczynowych AZS mocno punktują także koszykarze. W bieżącym sezonie drużyna złożona jest ze studentów, wyróżniających się zawodników sekcji juniorów oraz doświadczonych na parkietach pierwszo- i drugoligowych koszykarzy, absolwentów Politechniki Opolskiej. Każdy mecz przyciąga blisko 500 widzów, a ponieważ są wśród nich całe rodziny z dziećmi, studenci, wolontariusze organizują podczas zawodów sportowe przedszkole. Również z myślą o najmłodszych kibicach, klub w porozumieniu z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym realizuje program Graj z nami w koszykówkę, wspierany przez firmę Wigri, sponsora drużyny. Koszykarze mają na swoim koncie m.in. brązowe medale Akademickich Mistrzostw Polski w 2009 i 2011 roku, 2. miejsce w 1. Akademickiej Lidze Koszykówki w 2004 roku, złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski Szkół Technicznych w 2007 i Mistrzostwo Polski Klubów AZS w 2009 roku. Cel na ten sezon jest jeden – awans do 1. ligi. Sukcesy osiągają z lekkością także zawodnicy lekkiej atletyki. Utworzona 12 lat temu sekcja stale znajduje się w czołówce zespołów ligowych, zdobywając w 2017 roku najwyższe w swojej historii – 7. miejsce w ekstraklasie Ligi Lekkoatletycznej. Każdego roku kilkoro zawodników sekcji jest powoływanych do kadry Polski oraz do Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego, które w 2015 roku otrzymało oficjalny certyfikat Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do najbardziej znanych zawodników sekcji należą wielokrotni medaliści imprez krajowych i zagranicznych, 10-boiści Krzysztof Plaskota i Jacek Chochorowski, oszczepniczka Danuta Plewnia, skoczkowie wzwyż Konrad Owczarek, Wojciech Tajner i Paulina Wal, kulomiotka Anna Wloka, biegacz Marcin Świerc oraz dyskobole Michał Pietraszko i Bartłomiej Stój. Ich nie da się zatrzymać.
podobnie jak naszego olimpijczyka z Londynu, kajakarza Piotra Kuletę, brązowego medalistę Mistrzostw Świata z Mediolanu, urodzonego z wiosłem w ręku, aktualnego wicemistrza świata i mistrza Europy w kategorii C4. Kajakarstwo klasyczne to nasza najmłodsza sekcja wyczynowa, ale sukcesy Piotra, Karoliny Markiewicz czy też Mateusza Borgieła w ostatnim roku pokazały, że klub idzie właściwą drogą rozwoju. Każdego roku nadchodzi jednak taki dzień, kiedy AZS-iacy z Politechniki Opolskiej Adidasy zamieniają na szpilki, dres na smoking, a parkiet boiska na parkiet do tańca. Nie rozstają się tylko z duchem rywalizacji, bo właśnie na balu sportowca rozstrzyga się plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Politechniki Opolskiej. Niezależnie od wyników wygrywają wszyscy, bo kto uprawia sport w AZS, ten już jest zwycięzcą. Tak samo będzie na dzisiejszej gali.